Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was serdecznie. Zgodnie z obietnicą, w związku z tym, że już jest prawie 1 listopada, chciałbym tym odcinkiem wprowadzić Was w nowennę pompejańską, którą, jak mniemam, będziemy w jakiejś tam części odmawiać od 1 listopada do 24 grudnia. Tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, zachęcam do obejrzenia odcinka, gdzie o tym mówiłem. Gdzieś tam na końcu pewnie będą te linki do niego. Chciałbym tym odcinkiem wytłumaczyć Wam, co, jak, gdzie, w sensie jak to robić, czego nie robić, na czym to polega, co jest w tym sensowne, co jest niesensowne, jak to będzie wyglądało w tym naszym wspólnym odmawianiu itd., itd. Czyli mówiąc krótko, wszystkie potrzebne informacje, żeby wiedzieć i wszystkie, albo raczej próba rozwiania różnych wątpliwości na temat tej modlitwy. Do rzeczy, bo chciałbym, żeby to było skondensowana dawka wiedzy, żebyście wiedzieli, co robić, czyli instrukcja obsługi nowenny pompejańskiej. Kochani, nie będę tu Wam opowiadał całej historii nowenny pompejańskiej, dlatego że są informacje, które można po prostu w 3 sekundy znaleźć. Wystarczy, że wpiszecie w Google nowenna pompejańska i natychmiast znajdziecie. W dwóch zdaniach tylko objawienie Matki Bożej z XIX wieku, pewnej kobiecie, która została cudownie uzdrowiona dzięki tej modlitwie i Matka Boża poleciła, żeby się w ten sposób modlić. To potem rozpowszechnił po świecie taki człowiek o imieniu Bartolo Longo. Zdaje mi się, że chyba w tej chwili trwa jego proces beatyfikacyjny. Powstało sanktuarium w Pompejach, bo to się wszystko w ogóle tam działo. Jest tam wielkie sanktuarium Matki Bożej, ludzie się modlą tą nowenną i tak dalej, i tak dalej. O jej zasadności, dlaczego tak robić, to wytłumaczę potem. Kochani, najkrótsza instrukcja obsługi w ogóle, na czym to polega? Otóż nowenna pompejańska składa się z całej serii nowenn, a dokładnie z 6 nowenn. W sensie Matka Boża poleciła, żeby odmówić 3 nowenny błagalne i 3 nowenny dziękczynne. Nowenna, jak sama nazwa wskazuje dla tych, którzy kojarzą może łacinę, oznacza 9, czyli 9 dni, więc mamy 3 nowenny błagalne, czyli mamy 3 razy 9 i mamy 3 nowenny dziękczynne, czyli 3 razy 9, łącznie nam to daje 54 dni. Dlatego ta nowenna tyle trwa, czyli to jest taka nowenna pomnożona razy 6. Nowenna polega na tym, że każdego dnia należy odmówić, tak Matka Boża poprosiła, 3 części różańca, dosłownie chodziło jej o 15 tajemnic. To jest oczywiście w tym czasie jeszcze, kiedy nie było tej 4 części różańca, którą wprowadził Jan Paweł II, czyli tajemnic światła. Czyli mówiąc tylko w nowennie pompejańskiej odmawiamy 3 części różańca, czyli odmawiamy tajemnice radosne, tajemnice bolesne i tajemnice chwalebne. Że może to być trochę inaczej, wytłumaczę jeszcze za chwileczkę. Ale generalnie chodzi o to, żeby odmówić codziennie 15 tajemnic różańca. Do tego się dokłada przez pierwsze 3 nowenny jedną modlitwę, taką specjalną modlitwę błagalną, potem przez kolejne 3 nowenny codziennie się do tego dokłada jedną modlitwę dziękczynną. Kochani, proste to jest po prostu jak drut. Chodzi o to, żeby odmówić codziennie 3 części różańca. Skoro już wiemy, co trzeba odmówić, będzie zaraz o różnych tam, że tak powiem, modyfikacjach, ale skoro wiemy, co trzeba odmówić, teraz jest ważna intencja. Otóż, moi drodzy, nowennę pompejańską należy odmówić w jakiejś jednej konkretnej intencji. Zadawaliście takie pytania, czy my się tu wspólnie modlimy w jakiejś intencji? Nie, 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 nie. Każdy z Was może sobie wybrać, powinien wybrać, jakąś jedną intencję, ważną dla niego intencję. To jest intencja za żywych, czyli możecie się modlić za siebie, za swoich bliskich, za kogokolwiek innego. Można się również pomodlić za zmarłych. Jeżeli chcecie się pomodlić za jakiegoś zmarłego, co do którego na przykład wiecie, że prawdopodobnie ma dosyć duże problemy, żeby się tam do nieba dostać, to można odmówić również nowennę za zmarłego. Generalnie chodzi o to, żeby wybrać jedną, konkretną intencję. Ważne jest, żeby to jakby tak sobie to skonkretyzować w głowie, że wiadomo, o co się modlimy. I zawsze na początku każdego dnia, kiedy zaczynasz odmawiać różaniec, to mówisz, ten różaniec odmawiam, w sensie te wszystkie 3 części, nie, danego dnia. Ten dzisiejszy różaniec, te 3 części, odmawiam, Matko Boża, ku Twojej chwale i w tej intencji. Więc codziennie na początku dnia, zanim się zaczniemy modlić tymi wszystkimi częściami różańca, po prostu wypowiadamy w głowie, na głos, nieważne, te intencje. I kochani, każdy z Was niech poszuka jakiejś intencji, jakby w nich się będziemy modlić, jakby wszyscy razem, ale każdy się modli w tej swojej własnej intencji. Jakby razem, żeby się motywować i żeby sobie dawać siły, każdy ma swój własny, że tak powiem, cel modlitewny w głowie. Kolejna rzecz. Moi drodzy, te części różańca trzeba odmówić w ciągu całego dnia. Nie trzeba tego mówić w jednej części, w takim sensie w jednej całości. Czy nie jest tak, że musisz usiąść i pojechać wszystkie 3 części różańca naraz. Nie. Najlepiej oczywiście sobie zrobić, żeby to rozłożyć na cały dzień, na calutki dzień.
odmówić sobie jedną, dwie dziesiątki, czy jedną część rano, potem kolejną i tak dalej. Więc nie trzeba jakby w jednej części. Kochani, dobrze jest znaleźć sobie jakiś taki swój własny rytm i własne sposoby na to, jak to ogarnąć. Ja wiem, że często jest tak, że człowiek mówi tak, matko, ja mam problem, żeby odmówić jedną dziesiątkę w ciągu dnia, a tu mi mówią, że mam odmówić 15 dziesiątek. Kochani, ja pamiętam, kiedy odmawiałem, gdzieś tam zacząłem się uczyć różańca, jak go odmawiać, bo no, mówię go bardzo dużo, bo bez niego żyć nie potrafię, to kiedy się na początku uczyłem pewnego wdrażania się w tą modlitwę, to trzeba sobie pomóc różnymi sposobami. W takim sensie, jak jedziesz na przykład do pracy, nie, to wysiądź sobie przystanek wcześniej, tak żeby trzeba było dojść jeszcze te, nie wiem, 5-10 minut i po drodze jedną, dwie dziesiątki sobie odmówisz. Jakby warto się umawiać na przykład z ludźmi na spacery, na przykład wiesz, że ktoś z twoich bliskich też na przykład odmawia, albo się tutaj dogadacie w tym naszym wydarzeniu i na przykład się codziennie umówić, słuchaj, chodźmy codziennie na spacer, odmówimy sobie jedną część różańca. Mówiąc krótko, warto sobie znaleźć takie swoje sposoby, żeby sobie ten czas ogarnąć. Rozłóż sobie to w ciągu dnia. Rzeczywiście jest dosyć dramatycznie, mnie się to często zdarzało w życiu, nie, że przychodzi godzina na przykład pierwsza w nocy, ja się orientuję, że mam odmówioną jedną dziesiątkę, nie? I wtedy odmawianie po prostu 15 dziesiątek, no to jest masakra, ale no na tym trochę też to polega, że czasem po prostu tak to wygląda i trzeba wtedy siedzieć w nocy, ale lepiej stać, bo jak się siądzie, to już jest po robocie, i odmawiać. Poszukajcie swoich własnych sposobów na to, jakby jak ten czas sobie dobrze zorganizować. Nie zostawiajcie tego tylko na jeden moment, no chyba, że macie akurat półtorej godziny wolnego i jesteście w stanie to zrobić, ale to jest w ogóle trudne i nużące. Więc warto sobie to rozciągnąć na cały dzień, w tramwaju, w pracy, w samochodzie, w sklepie, gdzieś tam, no mówiąc krótko, tak to w ciągu dnia szyć. Są też takie pomocne rzeczy, na przykład są takie dwie aplikacje, w sensie dwie znam, może jest więcej, są dwie aplikacje, które można zaciągnąć na telefon. Jedna jest, wydaje mi się, chyba płatna, druga nie. Które mają takie w ogóle funkcje, na przykład, że ci przypominają co pół godziny, słuchaj, nie odmówiłeś w ciągu ostatniej godziny dziesiątki różańca, w których są różne tam takie rozważania i tak dalej. Więc możecie sobie na telefon ściągnąć, wpiszę sobie nowenna pompejańska w te wasze sklepy internetowe, które macie, w związku z telefonami, które macie, i tam takie sobie znajdziecie aplikacje. Generalnie kombinujemy i pomagamy sobie przez różne narzędzia. Jeżeli chodzi o nasze tutaj wspólne motywowanie, to kochani, ja tak jak wam mówiłem, chciałbym wam pomóc przejść przez tą nowennę, dlatego że wiadomo, że jak się samemu zacznie, to też można się zgubić gdzieś tam po drodze, nie? Otóż kochani, jutro pewnie, albo we wtorek najpóźniej, w sensie 1 listopada, pojawią się na YouTubie langustowym takie 4 nagrania z każdą częścią różańca przeze mnie odmawianego. Zrobiłem to w ten sposób, że jakby mówię dosyć głośno Zdrowaś Mario, a potem jest bardzo wyciszone, kiedy się mówi Święta Mario Matko Boża, nie? W takim sensie, że możecie posłuchać tej pierwszej części, którą ja odmawiam, a wy potem możecie sobie razem ze mną, tylko już ze mną takim cichutkim, odmówić tę drugą część. Tak jakbyście trochę różaniec odmawiali z kimś. Zresztą takich różańców jest dostępnych dużo. Jak sobie poszukacie na YouTubie, tam są takie różańce z Janem Pawłem, z Ojcem Pio i tak dalej. Więc można sobie skorzystać. Jeżeli komuś trudno czasem samemu odmawiać, to weźcie sobie takie nagranie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby tylko słuchać, tylko też modlić się razem z kimś wtedy. To jest bardzo pomocne. Więc jakby będą takie nagrania na Languście, możecie skorzystać. Oprócz tego, tak jak wam mówiłem, chciałbym każdego dnia przez te 54 dni z samego świtu wrzucać wam na YouTube'a bardzo króciutkie nagranie, takie motywujące, w takim sensie na dany dzień nowenny, żeby ci przypomnieć. Jeżeli ktoś chce, może sobie tego po prostu posłuchać kilka razy w ciągu dnia, żeby tak się motywować. Tak jak wam mówiłem, będę się z wami tutaj jakby zachowywał tak, jakbyśmy byli na diecie modlitewnej i będę was motywował, słuchaj, znowu nie jedz tego, dasz radę i tak dalej. Więc będę ci mówił to samo z różańcem, żebyś się mógł modlić, żebyś się mogła modlić. Więc jeżeli komuś to się do czegoś przyda, zachęcam. Jeżeli ktoś tego nie potrzebuje, oczywiście te poszedł tam z nieistotne w ogóle. Ale może komuś będzie tak łatwiej, jak będzie miał taką motywację. Więc jakby proszę sobie śledzić na YouTube'owym kanale Langusty. Będą codziennie przez 54 dni takie zachęty, motywacyjki do tego, żeby się jednak modlić. Teraz tak, kochani, kilka takich jeszcze wyjaśnień w związku z pytaniami, które się bardzo często pojawiają. Więc tak, kochani, do ważności, to jest jakieś absurdalne, ja o tym powiem na końcu w ogóle, że czy to jest ważne, czy ja dzisiaj ważnie odmówiłem. Więc niech będzie. Do ważności nowenny pompejańskiej należy codziennie odmówić 3 części różańca. Tradycyjnie przyjęło się część radosną, bolesną, chwalebną. Uwaga! Kochani, chodzi o to, żeby odmówić 15 tajemnic. Które odmówicie, nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś chce sobie danego dnia odmówić radosną, bolesną i
światła, a zostawić chwalebną, proszę bardzo. Oczywiście, jeżeli ktoś może, jest w stanie odmówić sobie wszystkie cztery, niech sobie odmówi wszystkie cztery. Jak ktoś chce odmówić w ogóle 16, niech odmówi 16. Mało tego. Kochani, tajemnice różańca nie muszą być tymi tajemnicami, które mamy też, jak powiem, tradycyjnie uznanymi, jako takie, no taką formułę modlitewną. Nie to, żeby one były niedobre, to proszę mnie zrozumieć. Tylko, kochani, różańcem się można modlić w ten sposób, że możesz sobie każdą tajemnicę z życia Pana Jezusa tam włożyć. Więc de facto możesz odmówić 15 tajemnic dziennie przez Ciebie wymyślonych, w sensie wziętych z Ewangelii. Możesz sobie odmówić na przykład, nie wiem, uzdrowienie paralityka. Możesz sobie zrobić rozmnożenie chleba. Możesz sobie zrobić, nie wiem, zruganie Piotra. Chodzi o to, żeby jakąś tajemnicę ewangeliczną rozważać przez 10 zdrowasiek. Na tym to polega. Różaniec jest tylko, że tak powiem, taśmą, która nam pomaga, takim taśmociągiem, który nam pomaga myśleć o Bożych sprawach. Więc kochani, chodzi o to, żeby rozważyć 15 tajemnic. Jakie to będą tajemnice? Wybierzcie sobie. Jeżeli ktoś chce pójść tymi tradycyjnymi, w ogóle ekstra. Jeżeli ktoś chce czasem coś zmodyfikować i sobie dołożyć jakieś inne, ekstra. Ja na przykład czasem tak, że przez 15 tajemnic odmawiam jedną tajemnicę. Na przykład mówię 15 razy tajemnicę zwiastowania. Uwaga, to działa. To jest w ogóle jakieś absurdalne, że to coś działa, coś nie działa. Oczywiście, że działa. Znaczy, wytłumaczę zaraz na końcu tego wszystkiego, powiem w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Ale uwaga, tak, to działa. Mało tego. Bo to są też takie pytania. A czy na przykład, jeżeli nie zdążę do północy i po północy odmówię, to czy się liczy? Uwaga, liczy się. Kochani, to jest też takie sprawy. Jeżeli na przykład komuś się zawali, nie? Jeżeli ci się na przykład zawali jednego dnia, nie wiem, no wieczorem będziesz już, właśnie zostaną ci trzy części do odmówienia, tak? I na przykład, nie wiem, no odmówisz dwie części, zaczniesz z trzecią i tam na ostatnich dwóch dziesiątkach po prostu zaśniesz, nie? I już nie odmówisz. Uwaga! Nie trzeba przerywać i zaczynać od początku, w sensie nowenny całej, wracać do pierwszego dnia i tak dalej. Nie. Jeżeli to są jakieś tam oczywiście dwie dziesiątki i stać cię na to, tak, to odmówię na przykład jeszcze następnego dnia. Tylko nie planuj tego, nie? To dobra, to dzisiaj nie odmówię, ale jutro odmówię. Nie, to nie chodzi o planowanie. Ale jeśli po prostu ci się przyśnie i tracisz przytomność, to odmów. Jeżeli na przykład zawalisz cały dzień, to dołóż sobie jeden dzień po wszystkim. Jak już skończymy nowennę, to dołóż jeszcze jeden dzień. Oczywiście, jak zapomnisz na dwa tygodnie, no to trochę się rypło, nie? Jakby to już nie. Jakby, ale rozumiecie, o co chodzi. Jakby ludzie, serce i miłość, a nie prawo jakieś. To nie o to chodzi w nowennie. To nie jest prawo. To jest po prostu czas na bycie z Bogiem. To będę jeszcze tłumaczył. Dalej, bo często się pojawiają takie pytania. Czy to musi być w kościele? Albo czy muszę patrzeć na obraz Matki Bożej, najlepiej z Pompeji? Uwaga, nie, jak już sam powiedziałem. Tramwaj, autobus, oczywiście w kościele też można jak najbardziej. Przed Najświętszym Sakramentem na adoracji też można jak najbardziej. Kochani, modlitwa wszędzie, w każdym miejscu, w każdych okolicznościach jest wskazana. Więc jakby nie ma znaczenia, gdzie i jak się tym modlisz. Dalej, kochani, to jest dosyć ważna rzecz. Czasem się dzieje tak, że kiedy człowiek zaczyna odmawiać taką nowennę, a w ogóle jakąkolwiek modlitwę tak na serio, jak się weźmie za modlitwę na serio, to nagle zaczyna się w życiu coś sypać. W takim sensie zaczynamy się modlić, a tu po prostu jakby się na nas rzuciły po prostu wszystkie szatańskie w ogóle działania, nie? Otóż kochanie, nie chodzi o to, że oczywiście zawsze tak się dzieje, że kiedy odmawiasz Pompejankę, to oczywiście będzie jakaś katastrofa, nie? Ale czasem tak jest, że jest rzeczywiście trudno. To jest taki moment, kiedy po prostu szatan widzi, że zacząłeś się modlić, zacząłeś być blisko Pana Boga i on się po prostu wpienia się na to, że tak jest. Więc jakby nie przejmuj się tym. To nie znaczy, że coś złego się dzieje, że to jest coś niedobrze. Niektórzy mówią, o Boże, zacząłem się modlić i od razu, nie wiem, wszystkie pokusy do mnie wróciły. To jest w ogóle dobry znak. W takim sensie zły wie, że próbujesz zrobić coś bardzo ważnego w swoim życiu. I dlatego wierzga. Więc nie przejmujemy się ani jeżeli się rozwala, ani jeżeli się nie rozwala. Po prostu się modlimy. To jest w ogóle najważniejsze. I teraz, kochani, w ogóle chyba klucz wszystkiego, w sensie w ogóle najważniejsza informacja z tego, co wam tutaj gadam od tych kilkunastu minut. Kochani, o co w tym chodzi? Ta nowenna, kochani, to nie jest żadne handlowanie z Bogiem. Jak ja czasem słyszę właśnie takie rzeczy, że Matka Boża kazała odmówić 54 razy cały różaniec, bo pod tym warunkiem wysłucha takie albo takie prośby. Uwaga, to są jakieś bzdury. Kochani, żadna forma, że tak powiem, umawiania się z Bogiem, Panie Boże, ja Ci dam coś, a Ty mi dasz coś, jest w ogóle bezsensowna. To jest w ogóle do niczego. I jakby nigdy, proszę Was, nie myślcie o tej nowennie, czy o jakiejkolwiek modlitwie, o tych wszystkich takich różnych właśnie specjalnych modlitwach, które mają specjalne znaczenie.
Uwaga, nie, nie, w ogóle nic z tych rzeczy. Jeżeli ktoś ma tę modlitwę tak odmawiać, to w ogóle niech se daruje. I w ogóle to nie ma żadnego sensu. Kochani, o co w tym chodzi? Tu chodzi tylko o jedną prostą sprawę. Codziennie poświęcasz prawdopodobnie jakieś półtorej godziny, pewnie tyle ci to zajmie, może trochę mniej, może trochę dłużej, w zależności od tego, jak to odmawia, na bycie z Bogiem. To tylko o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby po prostu przez cały dzień nieustannie chodzić w głowie z tajemnicami Bożymi, z tajemnicami zbawienia. Mówiąc krótko, jesteś z Bogiem wtedy. I to jest jedyne, o co chodzi w tej modlitwie. Jedyne. Kochani, to jest w ogóle jedyny cel tej modlitwy. Ośmielam się powiedzieć nawet, że on jest ważniejszy niż te wszystkie intencje, które mamy w tej modlitwie. Kochani, czasem jest tak, że oczywiście intencja, którą się modlisz, to w ogóle drugiego dnia już się spełni. Czasem jest tak, że odmówisz pompejankę albo odmówisz 9 pompejanek i się, no i się nic nie wydarza. Kochani, dlatego, że to nie o to chodzi w tej modlitwie. W tej modlitwie chodzi o to, żeby się do Boga zbliżyć i żeby też prosić o to, żeby inni się mogli zbliżyć. I trzeba zostawić Panu Bogu, jak On to wykorzysta. Błagam Was, nie traktujcie tego magicznie, w takim sensie, ja tu odmówię 54 i dostanę wtedy prezent od Pana Boga, bo taki żeśmy zrobili handel wymienny. Tu się puknij w czoło w ogóle, to nie ma nic z tym wspólnego. Chodzi o to, i dlatego to jest takie piękne, że przez cały dzień będziesz łaził i myślał, on się urodził, on za mnie umarł, on zmartwychwstał, ja też mogę zmartwychwstać i tak dalej. Kochani, bo na tym w ogóle polega odmawianie różańca. Różaniec to nie jest tam to zdrowaś Mario, to jest tylko, tak jak mówię, taki taśmociąg. Natomiast przez tą całą tajemnicę trzeba myśleć o tej tajemnicy, którą rozważasz. I kochani, bo często tak mówicie, ale ja tak byłem taki nieskupiony, w sensie, dobrze, że byłeś nieskupiony, w sensie, jak myślałeś oczywiście o schabowym, no to nie, ale chodzi o to, że masz przez te 10 tam dziesiątek, w sensie 10 zdrowasiek, myśleć sobie o tym na przykład, że on był ubiczowany za ciebie i o tym sobie myślisz i możesz w ogóle nie zwrócić uwagi na te zdrowaśki. I one są naprawdę nieistotne, one są pewnym rodzajem takim, no właśnie, takiego taśmociągu, który cię prowadzi przez to, że przez ten czas myślisz sobie, kurczę, jak on mnie kocha, że on za mnie umarł. O to chodzi. Czajmy w ogóle? Mam nadzieję, że czajcie, jakby, że na tym polega jakby ta modlitwa. To jest jej sedno. Dobra, kochani, mam nadzieję, że jakoś tam to z grubsza objaśniłem i jest to mniej więcej jasne. Jeżeli coś jeszcze nie jest jasne, to możecie oczywiście jakieś tam pytanka zadać w komentarzach. Może gdzieś tam w którymś odcinku takich wprowadzających jeszcze odpowiem. A jak też nie, to poszukajcie w internecie odpowiedzi. Mnóstwo jest stron o stronie o nowennie pompejańskiej. Kochani, na koniec ostatnia zachęta jeszcze. Chciałbym, bo startujemy 1 listopada, nie? Czyli we wtorek bodajże, tak? To jest chyba we wtorek. 1 listopada startujemy. Chciałbym, żebyśmy wystartowali też o pewnej wspólnej godzinie. Kochani, zapraszam Was, żebyśmy w poniedziałek, 1 listopada, mam nadzieję, że to będzie możliwe. Wiem, że to jest Wszystkich Świętych, więc tam będzie też dużo jakiegoś takiego zamieszania. Ale spotkajmy się wszyscy, oczywiście tam, gdzie każdy jest, nie? We wtorek, 1 listopada o 21:21, jeżeli pamiętacie starym zwyczajem z plastra miodu, w ten jeden dzień, żebyśmy wspólnie tego pierwszego dnia razem w jednym, że tak powiem, czasie na świecie, ja tu w mojej strefie czasowej też usiądę o 21:21, że tak powiem, poszukajmy czasu polskiego, dobra? Ci, którzy słuchają ze świata, to niech to zrobią też w czasie polskim, wtedy, kiedy będzie czas polski. Tego momentu i usiądźmy tego 20, Boże, nie 20, co ja gadam, tego 1 listopada o 21:21 na taką wspólną modlitwę. W sensie niech każdy z nas wtedy odmówi jedną dziesiątkę różańca, to będzie już w ramach tej pompejanki, tam którąś, pewnie już jedną z ostatnich, którą tego dnia będziecie odmawiać. W takim sensie, Boże, łączymy się w modlitwie wszyscy razem i chcemy ten czas najbliższych 54 dni spędzać razem z Tobą, żeby Ciebie szukać i Ciebie kochać. Dobra? Więc tak zróbmy. 1 listopada 21:21 czasu polskiego spotkajmy się na modlitwie. To na razie tyle. Widzimy się 1 listopada o poranku, o świcie z jakąś tam pierwszą motywacyjką. Prawdopodobnie. No. Oś się nagadał, to się nagadał. Dobra, słuchajcie, strasznie się cieszę, że naprawdę będziemy się wspólnie modlić. Ja po prostu różaniec to jest największa torpeda modlitewna ever w ogóle, więc to super, że no, że będziemy się tak modlić, to jest ekstra. Dobra, tyle, pozdrawiam, dobrego wieczoru, do usłyszenia pewnie jutro rano, w 6 rano, jeżeli ktoś tam ogląda. To pa!